Cześć widzowie, a w dzisiejszym odcinku pragnę Wam przedstawić trzech piłkarzy z Polski, którzy prowadzili samochód pod wpływem alkoholu. Gdyby popełnili ten czyn dzisiaj, na dzień dzisiejszy, mieliby skonfiskowany samochód. Lecz to już zdarzyło się jakiś czas temu i wtedy nie było takich przepisów. Co nie zmienia faktu, że zasługują na potępienie. Nie wiem jak Wy, ale w moich oczach stracili dosłownie wszystko. Także przed Wami trzech polskich piłkarzy, którzy prowadzili i byli złapani za jazdę pod wpływem alkoholu. Numer 1. Michał Żywakow. Do zdarzenia z udziałem Żywakowa, czyli z byłym reprezentantem Polski, doszło 22 grudnia na ulicy Miodowej w Warszawie. Samochód marki BMW, który prowadził, na czerwonym świetle uderzył w miejski autobus. Były piłkarz miał 1,6 promila alkoholu w organizmie. Chwilę po zdarzeniu Żywakow wydał oświadczenie na swoich mediach społecznościowych. Pragnę poinformować, że w pełni akceptuję nałożoną na mnie karę. Poprosiłem moich prawników, by nie podejmowali w tej sprawie żadnych działań odwoławczych. Wyrok sądu wykonam w pełni. Dodatkowo podtrzymuję wcześniejszą deklarację włączenia się w działania społeczne na rzecz propagowania trzeźwości kierowców oraz pomocy ofiarom wypadków drogowych. W tej sprawie czekałem do zamknięcia postępowania przed organami państwowymi. Mam pełną świadomość czynu, który popełniłem i szczerze pragnę naprawić mój błąd, choć zdaję sobie sprawę, że konsekwencje mojej nieodpowiedzialności będą towarzyszyć mi jeszcze przez długi czas. Chciałbym po zadośćuczynieniu mojej głupocie móc wreszcie zamknąć tę zawstydzającą mnie sprawę i ponownie zasłużyć na zaufanie. Raz jeszcze przepraszam za moje zachowanie, dodał. Wyrok nakazowy, czyli bez udziału stron postępowania, został wydany na posiedzeniu 17 czerwca 2021 roku. Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie, 10 Wydział Karny, uznał oskarżonego Michała Żywakowa za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu, czyli jazdy autem w stanie nietrzeźwości. Sąd wymierzył piłkarzowi karę grzywny w wysokości 200 stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki na 100 zł, co razem daje 20 tysięcy złotych grzywny. Sąd orzekł wobec Żywakowa zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres wynoszący 3 lata. W ten okres sąd wliczył czas, w którym piłkarz miał zatrzymane prawo jazdy, czyli od 22 grudnia 2020 roku do 17 czerwca 2021 roku. Sąd zobowiązał oskarżonego do uiszczenia świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej w wysokości 5 tysięcy złotych. Czyli na dzień dzisiejszy Michał Żywakow może prowadzić samochód. Następny piłkarz to Kazimierz Dejna, czyli legenda Legii Warszawa. Ten przypadek skończył się tragicznie, czyli śmiercią Kazimierza Dejny. Miał wówczas tylko 41 lat. Polski piłkarz zginął 1 września 1989 roku w wypadku samochodowym, a dokładnie na autostradzie pod San Diego, gdy prowadzony przez niego samochód z dużą prędkością najechał na tył stojącej ciężarówki. W jego organizmie stwierdzono obecność alkoholu. Zadziwiające jest to, że na miejscu zdarzenia nie było widać śladów hamowania pojazdu, który prowadził Kazimierz Dejna. Niektórzy nawet myśleli, że może być to samobój, tak jak dokładnie wiecie. Lecz kluczową rolę w tym wypadku odegrał alkohol. Gdyby kierowca był trzeźwy, zdecydowanie można było tego uniknąć. Trzecim piłkarzem w naszym zestawieniu jest Rafał Wolski. Były reprezentant Polski prowadził samochód pod wpływem alkoholu. Miał aż 1,7 promila. Jak podał portal Onet.pl, w nocy 16 na 17 sierpnia 2021 roku piłkarz został zatrzymany przez policję za kierowanie właśnie pod wpływem alkoholu. Na pewno wiedział Rafał Wolski o tym, że Michał Żywakow kilka miesięcy wcześniej został złapany dokładnie za to samo. Lecz on zrobił dokładnie to samo, czyli wsiadł i jechał na podwójnym gazie. O Wolskim możemy również wyczytać, że kierowca nie dostosował się do znaku drogowego oznaczającego nakaz jazdy z prawej strony znaku. W związku z tym pojazd został zatrzymany do kontroli, podczas której okazało się, że kierowca jest nietrzeźwy. W związku z popełnionym przestępstwem drogowym, jazdą w stanie nietrzeźwości, wszczęto w tej sprawie dochodzenie. Przedstawiono podejrzanemu zarzuty, a po zakończeniu postępowania
przesłano akta do prokuratury z wnioskiem o objęcie aktem. 8 lutego 2022 roku Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście odebrał Wolskiemu prawo jazdy na 3 lata, nałożył karę 7,5 tysiąca złotych grzywny, a także nakazał mu wpłacenie 5 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym. Prokuratura uznała ten wyrok za zbyt niski i złożyła odwołanie. 15 lipca 2022 roku Sąd Okręgowy utrzymał jednak pierwotny wyrok. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Pamiętajcie, że jazda pod wpływem jest szalenie niebezpieczna i szalenie nieodpowiedzialna. Pamiętajcie, żeby nigdy nie wsiadać za kółko pod wpływem alkoholu. A jeśli ten filmik Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję z dzwonkiem i napiszcie w komentarzu, co sądzicie o piłkarzach, o których porozmawialiśmy w dzisiejszym odcinku.